Witam wszystkich w filmie, w którym spróbuję przeżyć na bezludnej wyspie Pokémon, a dokładniej to będę grał w Pokémon Deserted, czyli grę, w której jestem rozbitkiem na pewnej wyspie i muszę w jakiś sposób z niej uciec. Zostawcie łapkę, suba i zapraszam do oglądania. Obudziłem się na plaży 2 dni po rozbiciu i zaczął skakać w moją stronę Pokéball, w którym był Wilson, który chciał dołączyć do mojej drużyny. Oczywiście go wziąłem, a Wilson okazał się być Swillem. Wszedłem do statku, poszedłem na niższe piętro i w jednej ze skrzyń znalazłem klucz do pokoju kapitana, a w jednym z koszy znalazłem Exper, który chciałem wziąć, ale zaatakował mnie Delmise, którego bezproblemowo pokonałem rolloutami. Zwiedzając dalej statek, znalazłem stół do kraftowania przedmiotów, więc poszedłem pozbierać parę itemów i stworzyłem sobie pokebole, żeby mieć jak łapać pokemony. Złapałem Exeguta i Beedrilla, po czym poszedłem do pokoju kapitana, gdzie był Jellicent, którego szybko pokonałem, a po walce zostawił Catguide, dzięki któremu będę mógł ścinać drzewka. Poszedłem jeszcze do jednego pokoju, w którym mnie nie było i znalazłem tam jakiś fioletowy ogień, który znikł jak do niego podszedłem, a potem poszedłem zwiedzać wyspę. Znalazłem świątynię, którą otworzyłem naciskając przyciski w odpowiedniej kolejności i okazała się ona być labiryntem, który przeszedłem, za co dostałem Quick Claw. Poszedłem w dół, gdzie znalazłem kolejny ogień, który tak samo znikł, a idąc dalej zapadła się pode mną trawa i zaatakował mnie Seviper, którego postanowiłem złapać. Znalazłem kolejny ogień, wyszedłem stamtąd i znalazłem w trawie Bulbazaura, którego też złapałem. Znalazłem jakąś studnię, która coś tam do mnie mówi, że mam 3 z 12, a znalazłem dotychczas 3 te fioletowe ognie, więc to pewnie o nie chodzi. Wróciłem na statek i stworzyłem crafting kit, czyli item, który pozwala mi tworzyć przedmioty w jakimkolwiek miejscu jestem i nie będę potrzebował do tego stołu. Dorobiłem jeszcze trochę pokeboli i poszedłem zwiedzać dalej, znajdując przy tym kolejny ogień. Jakieś legnisko, do którego jak podszedłem, zaatakowała mnie Galawantula. Szybko ją pokonałem, dzięki czemu zdobyłem Rocksmash. Idąc dalej, spotkałem człowieka, czyli jednak nie jestem sam na tej wyspie, ale był on zwykłym ruin maniakiem, więc też szybko go pokonałem i poszedłem dalej. I doszedłem do Doliny Pansage'y i Grukich. Znalazłem fajnego Pansage'a, który wymienił się 5 Oran Berries za Leafstone'a, więc od razu złapałem jednego z nich i ewoluowałem go w Simi Sage'a. Znalazłem świątynię, do której jeszcze nie mogę się dostać, więc poszedłem dalej i spotkałem Rillabooma, który jest przywódcą tego miejsca i chciał mi coś powiedzieć, ale trochę ciężko jest zrozumieć, co mówi Pokémon, więc przyszedł Oranguru i używając swoich psychicznych mocy powiedział mi, że parę dni temu przypłynęli na tę wyspę ludzie, którzy zaczęli badać ruiny i dowiedzieli się, że ta wyspa jest domem legendarnego Pokémona i chcą go złapać, a dodatkowo ukradli 2 relikty. Jednego pilnował Rillaboom, a drugiego Infernape i Rillaboom myśli, że to Infernape mu go ukradł, a Infernape myśli, że to Rillaboom mu go zabrał, więc będą chcieli walczyć ze sobą. Co by było tragiczne w skutkach, to moim zadaniem jest odzyskać te relikty i przegonić jakoś tych ludzi, a przy okazji mógłbym wrócić ich statkiem do domu. Przyda mi się surf, żeby móc się dostać w więcej miejsc na wyspie, a dostanę go po walce z Rillaboomem. Jak zawsze, bezproblemowo go pokonałem, dostałem surf i poszedłem szukać reliktów. Reliktów może jeszcze nie znalazłem, ale za to znalazłem 2 ognie, ewoluowałem Bulbazaura w Ivyzaura i doszedłem do obozu tych ludzi, w którym jeszcze nic nie mogłem zrobić, ale znalazłem tam 2 kolejne ogniki. Idąc dalej spotkałem jeszcze Quillawę, którą postanowiłem złapać i w pewnym momencie stał na mojej drodze Marmortar, z którym jak chciałem porozmawiać, to mnie zaatakował. Pokonałem go Wilsonem, spamując Bounce i Bubble, po czym uciekł i zostawił Strength Guide. Zwiedzając dalej teren, znalazłem ognik za wodospadem z lawy i doszedłem do obozu Simisirów i Chimcharów, w którym spotkałem Infernape'a, ale nie mogłem nic z nim zrobić, bo Simisiry blokowały mi dojście do niego. Po naciśnięciu paru przycisków otworzył mi się labirynt, który jak przeszedłem dostałem Charcoal, który przyda się mojemu Quillawie. W końcu doszedłem na najwyższy szczyt wyspy i spotkałem tam ziomka, który mówił, że już go nie powstrzymam i za chwilę będzie mógł kontrolować Mew, więc z nim zawalczyłem. Zaczął Kofagrigusem, ja Wilsonem i pokonałem go, używając raz Freeze Dry i 2 razy Bouncy Bubble. Drugi był Archen, więc zostałem Wilsonem i zwanshotowałem go z Bouncy Bubble. Następny był Aurorus, więc dalej zostałem Wilsonem i pokonałem go 2 atakami, a ostatni był Baltoy, więc dalej nie zmieniłem i pokonałem go 1 freeze dryem.
Po walce okazało się, że mimo jego wcześniejszej gadki, to nie on jest bossem, ale za to odzyskałem relikty należące do Infernape'a i Rillabooma i znalazłem następny ogień. Wróciłem do Infernape'a i wyczuli, że mam ich relikt, więc mnie zaatakował. Bez większego problemu pokonałem go dwoma Bouncy Bubble i wytłumaczyłem im, co się dzieje aktualnie na wyspie. Oddałem im relikt i teraz musiałem oddać drugi Rillaboomowi, ale po drodze znalazłem zagadkę, z którą zdecydowanie za długo się męczyłem, ale było warto, bo zdobyłem kolejny ogień. Wróciłem do niego, oddałem mu relikt i wszyscy byli szczęśliwi i jeszcze jak wyszedłem z ich osady, to czekali na mnie Oranguru i Mew i dostałem od nich specjalne podziękowanie i powiedzieli, żebym już szedł na statek i wracał do domu, ale jeszcze tego nie zrobiłem, bo dzięki Strength mogłem się dostać do następnej świątyni, w której po rozwiązaniu zagadki dostałem Mystic Water. Miałem 11 na 12 ogni, więc potrzebowałem jeszcze jednego i szukałem go przez pół godziny i nigdzie go nie znalazłem, więc poszedłem poszukać na statku, ale zamiast niego spotkałem Giovanniego, z którym zawalczyłem. Zaczął Persianem ja Wilsonem i żeby nie było za nudno, że pokonam mu całą drużynę jednym Pokemonem, to zmieniłem na Sevipera. Sparaliżowałem go używając Glare i użyłem Iron Tail, którym niestety nie trafiłem, a Persian uderzył mnie krytycznym bajtem. W następnej turze już się udało trafić Iron Tailem, ale niestety mój Pokémon padł. Wystawiłem Beedrilla, który dobił go jednym Excizorem. Drugi był Dugtrio, więc zmieniłem na Exeguta. Zmisowałem Hypnosis, więc potem użyłem Giga Drain. Użyłem znowu Giga Drain i Giovanni zmienił na Rayorna, który dostał one shota, a Execute wyleczył się przez to do fulla. Następny był Hunchcrow, więc zmieniłem na Quillawę. Uderzyłem go raz Fire Blastem, ale przez to, że przeciwnik był szybszy i uderzył krytycznie, mój Pokémon padł. Postanowiłem w końcu wystawić Wilsona i dobiłem Hunchcrowa z Bouncy Bubble. Potem był obity Dugtrio, który też padł od tego samego ataku na hita. Następny był Kangaskhan, zmieniłem na Ivysaura i uśpiłem go ze Sleep Powder. Użyłem Seed Bomb, ale za dużo to nie zrobiło, a w następnej turze Kangaskhan się obudził i dał mi krytycznego headbata, gdy ja rozstawiłem na nim Leech Seed. Dałem mu się pokonać, po czym wystawiłem Beedrilla, który uderzył go raz Excizorem i też padł. Wystawiłem Exeguta, który dobił go Giga Drainem. A ostatnia była Nidoqueen i mój jajcarz postanowił, że nie trafi 3 razy Hypnosis, przez co padł. Więc wystawiłem Wilsona, który pokonał ją jednym Bouncy Bubble. Po walce okazało się, że jak się wchodzi na statek, to się kończy gra, a tego nie chciałem, więc wróciłem na wyspę. I po kolejnym pół godziny szukania okazało się, że trzeba pogadać z tym Grookim, dać mu Oranberry, pobawić się z nim i go pogłaskać. Po czym on pokazuje mi miejsce, w którym ten ogień się dopiero wtedy spawnuje, bo wcześniej już tu szukałem, ale mniejsza. Teraz jak już miałem wszystkie ognie, mogłem porozmawiać ze studnią i wyskoczył z niej Spiritomb, który jest złą duszą na tej wyspie. Szybko go pokonałem i w ten oto sposób oczyściłem tę wyspę z jakiegokolwiek zła.